Rozwiąż równanie. Nasze równanie jest równaniem wielomianowym. Proponuję, aby najpierw je przepisać. Mamy 5x do potęgi piątej, to jest równe 6x do potęgi czwartej minus x do potęgi trzeciej. Każde równanie wielomianowe rozwiązujemy w ten sposób, że najpierw wszystko przenosimy na jedną stronę. Proponuję, aby wszystkie wyrażenia przenieść na stronę lewą. Czyli po lewej stronie już było 5x do potęgi piątej. Jeśli przeniesiemy 6x do potęgi czwartej tutaj ze znakiem plus, to po lewej stronie znajdzie się ze znakiem minus. Tutaj mamy x do trzeciej ze znakiem minus, więc po lewej stronie będzie ze znakiem plus. Czyli wszystko przenieśliśmy na lewą stronę równania, więc po prawej stronie nie zostało nic, czyli zostało 0. Po lewej stronie równania mamy wielomian piątego stopnia. Zaczynamy od tego, aby sprawdzić, czy ze wszystkich tych trzech wyrażeń można wyciągnąć wspólny czynnik przed nawias. Widzimy, że we wszystkich tych wyrażeniach powtarza nam się jednomian x do potęgi trzeciej. Więc wyciągnijmy x do potęgi trzeciej przed nawias. Teraz tu wpiszemy taką liczbę, która pomnożona przez x do potęgi trzeciej da nam 5x do potęgi piątej, czyli jest to 5x do potęgi drugiej. Potęgi dodajemy, dostajemy z powrotem 5. Teraz wpiszemy taką liczbę, która pomnożona przez x do trzeciej da nam minus 6x do potęgi czwartej. Czyli minus zostanie, 6 zostanie. Tu mieliśmy x do trzeciej, czyli jeszcze zostaje nam x do potęgi pierwszej. Razem po dodaniu dostaniemy potęgę czwartą. I na końcu czynnik x do trzeciej już został wyciągnięty przed nawias, więc tu wystarczy wpisać plus 1, bo 1 razy x do trzeciej da nam z powrotem x do potęgi trzeciej. I to ma być równe 0. W ten sposób otrzymaliśmy iloczyn dwóch liczb. Pierwsza liczba to jest x do potęgi trzeciej, a druga liczba to jest cały ten nawias. Zastanawiamy się, kiedy iloczyn dwóch liczb daje 0. Oczywiście wtedy, kiedy przynajmniej jedna z nich jest zerem, czyli albo wyrażenie x do potęgi trzeciej wynosi 0, albo wyrażenie z nawiasu będzie wynosiło 0. Rozwiążmy oba te równania. Tu mamy x do potęgi trzeciej wynosi 0, czyli jaka liczba podniesiona do potęgi trzeciej daje 0? Oczywiście 0. Natomiast tutaj mamy równanie kwadratowe. Proponuję, aby policzyć tutaj deltę. Czyli mamy delta to jest b kwadrat minus 4ac. B to jest współczynnik stojący przy x, czyli u nas minus 6. Minus 4 razy. Nasze a to jest współczynnik stojący przy x kwadrat, czyli 5. I c to jest wyraz wolny, czyli u nas 1. Mamy 36 minus 20 daje nam 16. Policzmy jeszcze pierwiastek z delty, czyli pierwiastek z 16 to jest 4. Ponieważ delta jest dodatnia, to równanie ma dwa rozwiązania. Rozwiązanie postaci minus b minus pierwiastek z delty przez 2a oraz rozwiązanie postaci minus b plus pierwiastek z delty przez 2a. Podstawmy nasze dane. Nasze b wynosiło minus 6, czyli minus b to będzie 6. Pierwiastek z delty to było 4. I a wynosiło 5, czyli 2a to jest 10. W liczniku zostaje nam 2, w mianowniku 10. Możemy skrócić, czyli dostaniemy 1 piątą. Tu podstawmy dane, czyli mamy 6 plus 4 przez 10. Czyli dostaniemy 10 dzielone na 10, czyli 1. Więc nasze równanie wielomianowe ma trzy rozwiązania. X równe 0, x równe 1 piąta i x równe 1. Możemy to zapisać, że x należy do zbioru składającego się z 0, z 1 piątej i z 1.